Cześć wszystkim, nazywam się Michał Mielnik, to jest 261 odcinek Video News'a. Dziś porozmawiamy m.in. o Samsungu. W sumie dużo będziemy mówić o Samsungu, co nieco o nowych standardach łączności, nowych procesorach i o tym, że TikTok może znaleźć się w całkiem nieciekawej sytuacji. Zapraszam do oglądania. A dziś zaczynamy od krótkich informacji. Ha, nie spodziewaliście się, ale zacznijmy od tego, że Sony wykupiło pakiet mniejszościowy w Epic Games. Mniejszościowy, bowiem kosztujący zaledwie 250 milionów dolarów, co przy wartości firmy szacowanej na 17 miliardów dolarów nie jest całkiem dużą kwotą, ale pozwoli Sony nawiązać mocniejszą współpracę, raczej niezwiązaną z ekskluzywnymi grami. Mam dobrą wiadomość dla fanów CD Action, agencja Fantasy Expo wykupiła to pismo i będzie się nim zajmować. Ponadto zaprasza osoby ze starej redakcji. Jeżeli chcecie więcej poczytać o tym, to zapraszam na stronę videotesty.pl. Czy elastyczny smartfon Samsunga jest odporny na alkohol? Teoretycznie nie jest on nawet wodoodporny, ale po 10 minutach zamaczania w wódce okazało się, że telefon całkiem sprawnie działa. Jedyne co się stało, to zaparowały aparaty. No ale czego nie naprawią 2 dni w ryżu? Chyba wszystko naprawią. Zostając przy Samsungu, temat znacznie bardziej poważny. Od przyszłego roku producent może nie dołączać ładowarki do swoich modeli, co jest trochę szokującą informacją, zwłaszcza, że będziemy mówić o tanich modelach, ale też trochę zrozumiałą pod kątem ekologii i szukania oszczędności. Nie zdążyliśmy się jeszcze nacieszyć H265, a już pojawia się nowy kodek wideo H266, który ma przy 50% mniejszym bitrate'cie zachować tę samą jakość materiału, czyli być gotowym także na tworzenie materiałów w 8K. Jeśli szukacie odpowiedzi na egzystencjalne pytania, to możecie zapytać się sztucznej inteligencji, którą stworzył Elias Henriksen, czyli student z Uniwersytetu w Kalifornii. Władował on do niej 3,6 MB treści, które są właśnie powiązane z aforyzmami, sentencjami i wszystkimi mądrościami życiowymi, po to, by stworzyć na bazie tego inteligentną maszynę, która będzie nam odpowiadać na najtrudniejsze pytania, jakie możemy zadać. Canon chce powalczyć z Sony i Panasonicem o rynek pełnoklatkowych bezlusterkowców i ma na to sposób, a właściwie 2 sposoby, Canon EOS R5 i tańszy EOS R6. Chociaż obydwa modele kosztują ponad 10 tysięcy złotych, to jednak mają zaoferować całkiem sporo. Przede wszystkim droższy model pozwoli na nagrywanie w 8K przez 20 minut w pokojowej temperaturze, a to wszystko dzięki matrycy 45 megapikseli. Nie stracimy też kadru, jak miało to miejsce w poprzednich modelach. Natywne ISO kształtuje się tu w granicach od 100 do 50-100-1200, a do tego nagramy materiały próbkowane według schematu 4:2:2 i z 10-bitową paletą barw. Urządzeniem zrobimy do 20 zdjęć na sekundę. Z ciekawostek warto wspomnieć o ekranie z parametrami obecnym na górnej części urządzenia. EOS R6 zaoferuje matrycę 20 megapikseli i pozwoli na nagrywanie maksymalnie 4K w 60 klatkach na sekundę. Nie ma też dodatkowego ekraniku, a podstawowy do podglądu zmalał z 3,2 do 3 cali. Aparat obsłuży ten sam Dual Pixel Autofocus drugiej generacji, który ma prawie 6000 punktów ostrzenia i pozwala śledzić oczy zwierząt. Zmiany w aparatach dotyczą także nowej baterii i ładowania za pośrednictwem USB typu C. Jej, 2020. Stany Zjednoczone boją się różnych rzeczy, nie tylko tego, że zabraknie ropy naftowej, ale i tego, że złe chińskie aplikacje będą zabierać dane ich użytkownikom, dlatego zapobiegawczo oskarżają te aplikacje, nawet nie mając dowodów. Kolejnym takim przypadkiem jest TikTok, którego podejrzewa się o zagrożenie dla narodowego bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, choć tak jak wcześniej wspomniałem, nie ma tutaj żadnych zarzutów. Sekretarz stanu Mike Pompeo wyraźnie sugeruje, że aplikacja jest sprawdzana pod kątem śledzenia oraz, że jeżeli tak naprawdę użytkownicy chcą korzystać z TikToka, to muszą liczyć się z tym, że ich dane są wysyłane do Chin. Na to odpowiada firma ByteDance, która mówi, że to nieprawda, że dane przetwarzane są w Stanach Zjednoczonych i wysyłane do Singapuru i wszystko dzieje się bez ingerencji chińskiego rządu i chińskich służb. Tak więc cóż, prawda, zobaczymy, gdzie będzie leżała. Na pewno, jeżeli Stany Zjednoczone zdecydują się, żeby zablokować TikToka, to będzie to czarny moment dla tej aplikacji, która, przypomnijmy, dostała tydzień temu blokadę w Indiach. Jak pokonać wirusa? Można za pomocą ultradźwięków, które akurat w Stanach Zjednoczonych służą do rozpoznawania stanu płuc. Jeżeli ten stan płuc jest niepokojący, to wtedy można zweryfikować, czy osoba ma COVID-19, czy niekoniecznie. Natomiast oczywiście urządzenia, które normalnie są obecne w szpitalach, kosztują wiele tysięcy dolarów i są bardzo precyzyjne, ale nomen omen, czasem zależy na czasie i w Stanach Zjednoczonych powstają alternatywy znacznie tańsze, takie jak Butterfly IQ, który kosztuje zaledwie 2000 dolarów plus
subskrypcja i pozwala po podłączeniu do smartfona zweryfikować stan płuc osobom, które właśnie badają. Tak więc miejmy nadzieję, że te rozwiązania przełożą się potem na lepszy stan służby zdrowia tak naprawdę na całym świecie. Mówiłem, że dzisiaj będzie dużo o Samsungu i nie bez powodu. Pokazuję Wam ciekawą substancję, która może zmienić oblicze całego rynku komputerów, smartfonów i wszelkich urządzeń. Chodzi o materiał, który może usprawnić układy scalone, a konkretnie powstały z białego grafenu amorficzny azotek baru. Badania wykazały, że ma on ultra niską przenikalność elektryczną, co pozwala na zwiększenie pojemności układów przewodników przy tym samym rozmiarze. Elementy układu znajdują się wtedy bliżej siebie. Dzięki temu ABN, bo taki jest jego skrót, może w przyszłości wyprzeć półprzewodniki, które bazują na nielicznych zasobach Ziemi. Ponadto do jego wytworzenia wystarczy formułowanie w temperaturze 400 stopni, co jak na te warunki jest dość niską wartością, a to wszystko dzięki bezpostaciowej strukturze molekularnej. Rozwiązanie najpewniej znajdzie zastosowanie w nowych układach DRAM oraz NAND. Przenosząc się jednak w kierunku technologii użytkowej, Samsungowi w tym tygodniu wyciekło chyba wszystko, co mogło wyciec przed sierpniową konferencją. Na pewno wiemy, że ta odbędzie się 5 sierpnia i zostanie tam pokazany Samsung Galaxy Note 20, także w wersji Ultra. Oczywiście wiemy już z poprzednich zdjęć, które pokazywałem tydzień temu, że będzie tam powiększony zoom, ale dowiadujemy się także, że zmniejszą się ramki u góry i u dołu, jeżeli chodzi o front, no i że zmniejszy się nieco oczko, które nadal pozostanie na środku, natomiast nie będzie ono otoczone już tak dużym fragmentem w sumie nie wiadomo czego. Urządzenie będzie miało całkiem spore ekrany, minimalnie 6,7 cala, choć oczywiście małe ramki pewnie to jakoś zrekompensują. Zobaczymy tak naprawdę, co dostaniemy w tym urządzeniu, które wystąpi chociażby w wariancie brązowym. Tymczasem wyciekła specyfikacja Samsunga Galaxy Tab 7 Plus, mocniejszej wersji tableta z Androidem, obok którego powinna zadebiutować tańsza bez plusa. Jego możliwości to obsługa rysika S Pen, ekran AMOLED 2800x1752 piksele oraz Snapdragon 865 Plus. W najmocniejszej wersji. W zależności od konfiguracji otrzymamy 6 lub 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB na pliki użytkownika, a ponadto ekran będzie miał odświeżanie 120 Hz. Największym pozytywem może okazać się bateria o pojemności 10 090 mAh z 45-watowym ładowaniem. Tymczasem niezawodny Ivan Blass dotarł do słuchawek, które będą nazywać się Galaxy Buds Live i przypominają nerki, zwłaszcza w tym brązowym odcieniu. Ale nie to jest najważniejsze, ich ergonomiczny kształt ma sprawić, że pozbędziemy się typowych silikonów i po prostu będziemy wkładać je do ucha. Zobaczymy, jak to będzie brzmiało, bo na razie wygląda to dość zaskakująco, ale tak naprawdę musimy poczekać na pierwsze testy. Przed chwilą, mówiąc o tablecie Samsunga, wspominałem o Snapdragonie 865 Plus, czyli najmocniejszym procesorze, jaki obecnie będzie miał Qualcomm. I tak naprawdę względem poprzednika nie ma tutaj znacznych ulepszeń. Najważniejsze jest takie, że mamy zwiększone taktowanie jednego najmocniejszego rdzenia do poziomu 3,1 GHz, co dotychczas było niespotykane w świecie smartfonów. Oprócz tego dostajemy nowe moduły łączności, konkretnie Wi-Fi awansuje na poziom 6E zamiast 6, a Bluetooth z 5.1 wejdzie na standard 5.2. Pierwszym urządzeniem, w którym zadebiutuje ten układ, będzie jednak nie tablet Samsunga, a Asus ROG Phone 3, na którego, szczerze powiem, bardzo czekam. Jeżeli chodzi o szybkość, doczekamy się także nowości w standardzie Thunderbolt 4. Nie będzie on co prawda szybszy niż poprzednia generacja, za to zwiększą się minimalne wymagania dla urządzeń, które go obsługują. Nowy standard pozwoli połączyć minimum dwa ekrany 4K zamiast jednego na jednym złączu, a wspierana przepustowość na PCIe to teraz 32 GB na sekundę. Przy czym wsparcie dla USB 4 jest w Thunderbolcie obowiązkowe. To wszystko przy minimalnym poborze mocy 15 W na porcie dostarczanym przez urządzenie. To wszystko w 261 odcinku Video Newsa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam do odpowiedzi na pytanie, czy krótkie informacje powinny być na początku, czy może na końcu. Dajcie znać tutaj, dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!